Polska nie może póki co konkurować na kapitał z innymi krajami starej, bogatej Unii Europejskiej, ale to, co może polski rząd zrobić, to możemy rozpocząć od 1 stycznia 2017 roku konkurencję na najlepsze prawo, najlepsze rozwiązania podatkowe. Bo patriotyzmem gospodarczym powinno być to, że Polacy w Polsce mają znacznie lepsze warunki niż Polacy pracujący dzisiaj w Czechach, na Słowacji, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Jeżeli polski rząd dokona takiej fundamentalnej zmiany, że nie tylko naszym obywatelom w Polsce będzie lepiej niż gdzie indziej, to spowoduje, że Polska będzie tak jak na przełomie lat 80., 90. mekką innych nacji, które przyjeżdżały do Polski, bo Polska była krajem największego cudu gospodarczego końca XX wieku. I taki cud może się powtórzyć pod warunkiem, że zamiast tzw. ułatwień dla biznesu rząd przywróci prawdziwą wolność gospodarczą. Bo tylko tak głęboka zmiana jakości spowoduje, że Polska może być znowu liderem zmiany. Nie tylko w naszej części, ale w całej Europie, i możemy być innowatorami, jeżeli chodzi o rozwiązania podatkowe, a nie powtarzać wyłącznie stare i już niesprawdzalne rozwiązania z innych krajów bogatych europejskich. Polski system podatkowy jest głupi i szkodliwy, i jest na tyle systemem opłat dobrowolnych, że Ci, którzy płacą w nim podatki, jak jedna z dużych międzynarodowych sieci handlowych, otrzymują z tego tytułu order od prezydenta, bo inne akurat w tym systemie mogą sobie pozwolić na ich marginalizowanie. Stąd, jeżeli polski rząd nie dokona eliminacji tych głupich, szkodliwych przepisów na inne proste, to nie będzie nawet metodami policyjnymi więcej uzyskiwał pieniędzy do budżetu na ambitne swoje cele socjalne. Stąd potrzebna jest fundamentalna nie reforma, ale zmiana systemu podatkowego, która pozwoli uwolnić energię Polaków.